Mimo iż sprzedaż smartfonów i tabletów w tym roku po raz pierwszy sięgnie miliarda sztuk, to jednak komputery osobiste nadal będą się utrzymywały bardzo mocno i szacujemy, że wciąż większość czasu poświęcanych na korzystanie z internetu, czy to na pracę, czy na rozrywkę, będzie wykorzystany przy pomocy komputerów osobistych, czyli stacjonarnych i laptopów. Natomiast tablety i smartfony mimo wszystko będą w mniejszości. A z czego to wynika? Dlaczego właśnie tak się obudowujemy tym sprzętem, że komputer stacjonarny w domu, laptop w torbie, z tabletem w kieszeni, smartfon? Naszym zdaniem głównie z różnego sposobu wykorzystywania tych poszczególnych urządzeń. Na komputerach osobistych głównie pracujemy, a jednak niestety większość czasu wciąż spędzamy w pracy niż na rozrywce, a właśnie smartfony i tablety częściej nam służą do rozrywki bądź do krótkiego sprawdzania interesujących nas wiadomości czy informacji w internecie. Dlaczego aż 30% Polaków używa smartfona, jednak mimo wszystko tylko jako telefonu? No, naszym zdaniem jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim jest to kwestia albo braku świadomości, że takie możliwości istnieją, bądź kwestii tego, że niektórzy ludzie nie planują w ogóle wykorzystywania tej funkcjonalności. Równie istotna jednak jest kwestia kosztów. Duża część osób wciąż nie jest przekonana, jak są skonstruowane taryfy telekomunikacyjne, jeśli chodzi o dostęp do internetu. I nasze badania wskazują, że część tych osób obawia się, że takie korzystanie spowoduje bardzo wysokie rachunki. A dostęp do aplikacji w smartfonach jest już dość spory, tych aplikacji przybywa. Jak to będzie wyglądało dalej? Dokładnie tak. Spodziewamy się wzrostu popularności taryf tak zwanych all you can app, czyli za stałą kwotę użytkownicy będą mogli miesięcznie korzystać w nielimitowany sposób z wybranych aplikacji, bo w tej chwili również obserwujemy taką sytuację, że część użytkowników obawia się ściągania i korzystania z niektórych aplikacji, również z uwagi na to, że nie są pewni, jak dużym rachunkiem będzie się to na końcu wiązało.